Cześć, tu Darek z alekulturka.com. Moim i waszym gościem jest pan Wacław Radziwinowicz, autor książki Gogol w czasach Google'a i wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Moskwie. Dzień dobry. Dzień dobry, wieloletni to widać chyba. Tak, widać nawet w książce po datach, miałem na myśli oczywiście daty. Ja chciałem zapytać, ponieważ internet żyje memami na temat absurdów rosyjskich i także pan niektóre z nich opisuje w swojej książce. Który z nich według pana jest najbardziej fascynujący i godny opowiedzenia naszym widzom? Co to jest mem? Mem to jest taki obrazek śmieszny z ironicznym podpisem. A, to już wiem, co to jest. Nie, ja przepraszam, bo ja się internetu nauczyłem dopiero w Rosji i tam mają zupełnie inne określenia. Okej, pytanie było, Który jest najbardziej fascynujący i godny opowiedzenia? Który jest najbardziej ciekawy lub dziwny? No to całość tego obrazu jest i ciekawa, i dziwna, i jak to się w literaturze rosyjskiej mówi, i śmieszno, i straszno. A no, z całą pewnością najbardziej takiej, jeśli można użyć takiego słowa, jajcarskie, to są rzeczy, gdzie łapią ludzi na dwulicowości, na udawaniu, na podrabianiu rzeczywistości. Tak to trzeba nazwać, podrabianiu rzeczywistości. Oto przykładem tego jest chociażby słynny rajd Władimira Putina, który jechał z Czity do Chabarowska, czy odwrotnie, po szosie, której tak naprawdę jeszcze nie ma, i jechał piękną Ładą Kaliną żółtą, świetnym wyrobem radzieckiego przemysłu motoryzacyjnego, pokazując w ten sposób, że jest to naprawdę dobry wyrób. No właśnie blogerzy, właśnie internauci przyłapali go na tym, że tych kalin takich samych było trzy, że je wymieniali, że wcale to nie takie jak się na obrazku telewizyjnym wydawało. No i tego jest całe mnóstwo. No dzięki pomysłowości, odwadze ludzi, którzy zajmują się internetem. Opowiadać by można było to bardzo długo, takich przykładów jest masa. A propos samochodów, w internecie jest mnóstwo filmików z pokładów samochodów, z kamer na pokładzie samochodów. Skąd się bierze ten fenomen? Czy mit na temat bezprawia na rosyjskich drogach jest prawdziwy? No to mieliśmy niedawno wydarzenie kosmiczne, ponieważ upadł meteoryt, czy właściwie przeleciał nad Czelabińskiem, potem eksplodował i upadł. I okazało się, że ten meteoryt był sfilmowany w dziesiątkach, setkach ujęć właśnie z kamer w samochodach. I te filmy chodzą po całym świecie i wszyscy zastanawiają, po co tym ruskim tak duże te kamery w samochodach. I okazuje się, że tam tłumaczą przeróżnie, a rzeczywistość jest bardzo banalna, ponieważ kamery się instaluje w samochodzie po to, żeby jak cię zatrzyma pan policjant czy towarzysz policjant i potrzebuje od ciebie parę złotych na utrzymanie swojej rodziny, no to wtedy chce ci wmówić, że popełniłeś przestępstwo, wykroczenie. I mówi, jeżeli nie masz jak się bronić, a broni właśnie kamera, bo jak się pokaże jemu, że mam to nagrane i nawet jak pójdziemy do sądu, to nawet najbardziej przekupny sędzia będzie bezradny i prawda będzie po mojej stronie. Dlatego się wozi te kamery, dlatego też cel jest zupełnie jak najbardziej użytkowy, no a przy okazji filmuje się meteoryty albo wypadki, albo inne ważne rzeczy. Kiedyś nawet zanotowano upadek samolotu. Ale jeszcze a propos tej korupcji. Nie, samolot był też w różnych ujęciach. To samolot we Wnukowie, który się rozbił i część go wypadła na szosę i bardzo wiele ujęć było tego. A propos jeszcze tej przekupności, chciałem zapytać o skalę łapówkarstwa w Rosji. Czy jest jednak jakaś granica, której nawet Rosjanie nie przekroczą? No nie, no jest taka anegdota rosyjska, że były Mistrzostwa Świata w korupcji. Drużyna rosyjska zajęła drugie miejsce, bo pierwsze sprzedała drużynie Wenezueli. Czyli trudno jest jednak znaleźć taką granicę. A w czasie lektury książki zadziwiła mnie jeszcze opis pozycji kobiety w społeczeństwie, kobiety jako tej silniejszej płci. Skąd to się wzięło i jakie to ma reperkusje, jak to się odbija na Rosji? No to zły los, trudny los, może nie tyle zły, trudny los kobiet, a jeśli żyje się trudno, no to zgodnie z zasadami Darwina muszą przetrwać tylko najsilniejsi, najbardziej odporni. No i właśnie ta selekcja w Rosji czyni, że kobiety mają ciężko,
mają pod górkę, ale jednocześnie są bardzo dzielne i najodważniejsi Rosjanie, najbardziej aktywni Rosjanie i tak dalej. Te listę naj można by przedłużać. To są właśnie kobiety. Ja chciałem jeszcze zapytać, to już jest przedostatnie pytanie. Nowobogatcy tak zwani są znani w Polsce na przykład z kurortów turystycznych lub z anegdotek, ale z drugiej strony w swojej książce opisuje pan także taką wszechogarniającą biedę i beznadzieję. Więc jak to jest z tymi kontrastami w Rosji? No nie, no są ogromne, no bo dla kogoś był taki miliarder, który jak przyszło tłum ludzi na jego przyjęcie gdzieś tam w Nicei czy gdzieś i pytają się go, co zrobić z tymi ludźmi, którzy tak tłumnie przyszli na party, a on mówi, ten kto nie ma miliarda, niech idzie, rozumiem dokąd, posyłał. Są tacy ludzie, znaczy miliardy oczywiście dolarów, no bo mówimy o konkretnych pieniądzach, a nie o rublach. Natomiast są takie miejsca, gdzie 5000 rubli, czyli 500 zł, to już jest zarobek. Także te kontrasty są bardzo wielkie i czasami bardzo blisko są ci biedni i bezczelnie bogaci. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję.